Cześć! Dziś zapraszam Cię na top 5 świetnych preparatów, które zawierają w składzie ceramidy. Dlaczego taki temat? No właśnie dlatego, że po pierwsze mamy już, można powiedzieć, jesień, więc zaczniecie wprowadzać do swojej pielęgnacji mocniejsze substancje aktywne lub też większe stężenia tych substancji, jak na przykład kwasy AHA, BHA czy też retinol. W związku z czym musicie pomyśleć o takich preparatach, które będą dbały o Waszą barierę lipidową, wzmacniały Waszą skórę, chroniły ją przed nadmierną ucieczką wody z naskórka, czyli regeneracja, odżywienie, ochrona przy intensywnym złuszczaniu, przy intensywnym działaniu anti-aging. 2. Pewnie zaczniecie też myśleć o różnych zabiegach, mocniejszych zabiegach, na przykład właśnie peelingach kwasowych, peelingach chemicznych, zabiegach złuszczających, zabiegach z laserami i nie tylko. Więc tego typu preparaty, które zawierają ceramidy w swoim składzie, będą dla Was absolutnie niezbędne. I dzisiaj polecę Wam 5 moich sprawdzonych i moich ulubionych. Zaczniemy od kremu, który w ostatnim czasie stał się moim hitem. Dlaczego w ostatnim czasie? No bo stosuję go już od praktycznie momentu, kiedy pojawił się w sprzedaży, bo sprawdziłam go w różnych warunkach atmosferycznych i nie tylko. Zabrałam go między innymi ze sobą na wakacje do Włoch. Przetestowałam w okresie letnim, kiedy nasza skóra troszkę inaczej się zachowuje i jestem bardzo ciekawa, jak to będzie teraz właśnie z tym kremem w okresie jesienno-zimową, ale fantastycznie się on u mnie sprawdził, ma świetny skład i dlatego też postanowiłam, że muszę Wam dzisiaj o nim opowiedzieć. Jest to oczywiście ceramidowy krem do twarzy od marki Slavia Cosmetics. Po pierwsze, nasza polska marka. Po drugie, jest to krem spółki tych bardziej naturalnych, wegańskich, czyli w swoim składzie zawiera substancje pochodzenia roślinnego, między innymi właśnie ceramidy, skwalan, trehalozę czy wąkrotę azjatycką. W ogóle przy okazji powiem Wam, że wąkrota azjatycka to jest również jeden z moich ulubionych substancji, składników aktywnych, ponieważ ona fantastycznie wpływa na każdy typ skóry, zwłaszcza skóry, które borykają się czasem z jakimś podrażnieniem, pojawiają się różne stany zapalne. Wąkrota azjatycka jest po prostu wow. No i jeśli do tego dołączymy jeszcze ceramidy, które będą właśnie odbudowywały naszą barierę lipidową, wzmacniały tą naszą skórę, chroniły ją przed nadmierną ucieczką wody, dołożymy do tego skwalan czy trehalozę, mamy fantastyczne połączenie. Co jeszcze? Ten krem ma też bardzo ciekawą konsystencję. Ona z jednej strony może być trochę taka treściwa, z drugiej strony może Wam się wydawać lekka. To jest bardzo ciekawe połączenie. Krem też trzeba wiedzieć, jak na twarzy rozsmarować. Bo słyszałam takie różne opinie, że gdzieś tam macie delikatne problemy z tym, jak pracować z takim kremem. Słuchajcie, nabieramy mniejszą ilość i wmasowujemy ruchami takimi do góry na naszej skórze i ewentualnie dokładamy kolejne warstwy. Nie nakładajcie zbyt dużej ilości tego kremu od razu na Waszą skórę, bo rzeczywiście możecie się trochę napracować z tym rozsmarowywaniem, ale z drugiej strony, jeśli posiadacie skórę suchą i chcecie sobie popracować masażem na Waszej skórze, to ten krem świetnie się sprawdzi. Ja bardzo go lubię w wieczornej pielęgnacji, ale oczywiście możecie go stosować również w porannej pielęgnacji. Wszystko zależy od typu Waszej skóry. Zwróćcie uwagę na substancje aktywne, które tutaj się znajdują, a jest ich naprawdę bardzo, bardzo dużo. Do tego delikatny zapach. Taki zapach, który nie będzie zbyt intensywny dla osób, które z kolei nie lubią bardzo zapachów w kosmetykach, ale jest też delikatny i przyjemny, więc umila całą pielęgnację i nie utrzymuje się na długo na skórze, szybko z niej odparowuje. Super się ten krem łączy z kosmetykami w porannej pielęgnacji, w połączeniu z filtrami, ale oczywiście, jeśli posiadacie skórę mieszaną czy też tłustą i chcecie postawić na kosmetyki, które zawierają ceramidy, to ja proponuję stosować je w wieczornej pielęgnacji, bo takie kosmetyki będą miały jednak taką bardziej treściwszą konsystencję. Ten krem jest fantastyczny. Naprawdę bardzo Wam go polecam. Jest to jeden z moich ulubionych produktów. No i jest jeszcze ten peptydowy krem na noc, który pachnie obłędnie, ale dzisiaj jesteśmy przy ceraminach, więc polecam Wam szczególnie ten. Drugi kosmetyk, który również zawiera ceramidy w swoim składzie, będzie już produktem oczyszczającym. Tak, bo są oczywiście takie kosmetyki w sprzedaży, które nie są tylko i wyłącznie serum czy kremem zawierającym ceramidy, ale już nawet na tym etapie naszego oczyszczania skóry możemy sięgać po produkty, które właśnie ceramidy zawierają. W ostatnim czasie bardzo fajnie sprawdziła się u mnie ta delikatna emulsja oczyszczająca od marki Health Labs. To jest emulsja do demakijażu, czyli możemy ją stosować właśnie w tym pierwszym kroku naszego makijażu, oczyszczać nią oczy i naszą skórę. Ona delikatnie zmienia się w połączeniu z wodą w taką właśnie delikatną piankę, tworzy emulsję i bardzo ładnie pracuje na naszej skórze. Kto już z mojego polecenia skorzystał z tej emulsji, jest naprawdę bardzo, bardzo zadowolony, ponieważ dostaję od Was niesamowity feedback, że ta emulsja świetnie się u Was sprawdza i rzeczywiście u mnie też. Poza tym jest bardzo, bardzo wydajna. Dosłownie kilka kropelek i rozprowadzicie sobie na całej twarzy, na szyi. Masujemy w połączeniu z wodą, a dochodzi do wytworzenia się właśnie tej emulsji, a później zmywamy. Też bardzo delikatnie pachnie, warto ją jednak przed użyciem wstrząsnąć, ponieważ ona tak troszeczkę się tutaj oddziela, więc warto ją sobie o tak właśnie wymieszać, wstrząsnąć, a później stosujemy na naszą skórę. Butelka szklana, pompeczka, marka Health Labs, która naprawdę posiada bardzo fajne kosmetyki. Ja co prawda z nimi się jeszcze zapoznaję, więc na pewno będę Wam tutaj wspominać o wybranych, o tych, które oczywiście się u mnie sprawdziły, ale jednym z nich jest właśnie ta emulsja, która w składzie zawiera ceramidy. Gorąco Wam ją polecam. Nie ściąga naszej skóry, nie przesusza i już na tym etapie oczyszczania o nią dba. W mojej pielęgnacji ceramidy pojawiły się już kilka lat temu i zaczęłam je testować i sprawdzać od bardzo popularnych kosmetyków, które niestety, ale nie do końca się u mnie sprawdziły. Natomiast był jeden produkt, który też już wielokrotnie polecałam Wam tutaj na moim kanale i ten produkt fantastycznie z kolei się u mnie sprawdził. A był to mleczny tonik, który w swoim składzie oczywiście zawiera ceramidy, zawiera wiele innych substancji aktywnych, jak na przykład kwas hialuronowy, które również fantastycznie sprawdzają się w pielęgnacji. I to jest taki produkt właśnie o mlecznej konsystencji, który można stosować zarówno rano, jak i wieczorem. Wystarczy odrobinę wylać go sobie tutaj w zagłębienie dłoni, a następnie po oczyszczaniu naszej skóry właśnie w ten sposób delikatnie go wtłoczyć. Nawet pokusiłabym się o stwierdzenie, że można by było ten tonik stosować jako taką esencję, emulsję, przed serum albo zastąpić nim serum i dopiero później nakładać krem. Naprawdę fantastyczny kosmetyk. Oczywiście jest nieco drogi. Ja pamiętam, kupiłam go pierwszy raz chyba w sklepie Cozibella, internetowym sklepie Cozibella, ale zachwyciłam się nim od razu, bo po jego zastosowaniu skóra rzeczywiście była taka miękka, przyjemna w dotyku. Jeszcze wtedy stosowałam inne preparaty oczyszczające moją skórę, które niestety powodowały, że troszkę te policzki ulegały takiemu ściągnięciu, a po zastosowaniu właśnie tego mlecznego toniku ta skóra momentalnie wracała do dobrego stanu. Więc spróbujcie. Jeśli macie troszeczkę więcej gotówki i chcielibyście wypróbować coś innego, coś nowego z tej półki takiej bardziej zagranicznej, to polecam Wam szczególnie ten mleczny tonik z ceramidami. Jest naprawdę świetny. Teraz czas na czwartą propozycję. I założę się, że większość z Was kojarzy ceramidy z taką żółtą serią od marki Bielenda Professional. Nawet na moim kanale chyba jest film poświęcony tej serii, gdzie opowiadam Wam o wszystkich kosmetykach dostępnych w sprzedaży i Jest kilka takich produktów, które bardzo, ale to bardzo dobrze się u mnie sprawdziły i wiem też od Was, że Wy uwielbiacie krem na noc z ceramidami właśnie z tej serii. Ale ja dzisiaj chciałabym Wam polecić coś innego, a mianowicie serum z tej serii. Moim zdaniem niedoceniony produkt, a fantastyczny. Bo tak, powiedziałam Wam już o świetnym kremie, powiedziałam Wam o produkcie oczyszczającym, o produkcie tonizującym, no to teraz czas właśnie na serum. No i słuchajcie, to serum od marki Bielenda naprawdę potrafi, Bielenda Professional naprawdę potrafi zrobić wow. Jeśli nie lubicie takich konsystencji gęstszych, nie chcecie stosować kremów, które gdzieś tam zawierają właśnie te ceramidy, bo nie lubicie tego na Waszej skórze, to postawcie na serum. Albo na produkty oczyszczające, albo właśnie na serum. I to serum od marki Bielenda Professional jest po prostu super. Świetne substancje aktywne, ceramidy, na których nam zależy, czyli odbudowa, regeneracja, odżywienie naszej skóry i ochrona. I na zakończenie dzisiejszego top 5 mam dla Was dermokosmetyk. I znowu, wiem, będę nudna, powtórzę się, ale jeśli coś u mnie się sprawdza i naprawdę jest warte uwagi, to będę Wam to cały czas polecać. I to jest krem od marki SVR, marki dermokosmetyków, krem barierowy. Krem, który powinien znaleźć się w Waszej pielęgnacji w okresie jesienno-zimowym. Szczególnie u tych osób, które posiadają skórę naczynkową, skórę wrażliwą, u osób, które, no ta skóra jednak niedobrze ma się z tymi czynnikami zewnętrznymi, jak zmiany pogody, za chwilę zaczniemy włączać kaloryfery, na zewnątrz pojawi się wiatr, deszcze i cała reszta, no wiecie jak to jest jesienią i zimą, więc taki krem barierowy to jest naprawdę dobre rozwiązanie. I słuchajcie, tutaj mamy działanie potwierdzone badaniami klinicznymi, bardzo dobre substancje, które będą wpływały właśnie o ochronę, na tą ochronę Waszej skóry, krem spółki dermokosmetyków, bezzapachowy, czyli też coś dla osób, które jednak wolą sięgać po kosmetyki bardziej tego typu. Kosmetyki, dermokosmetyki, że tak powiem. Moja ulubiona marka dermokosmetyków SVR, Wy już o tym doskonale wiecie. I właśnie krem, który staram się Wam polecać praktycznie co sezon. Właśnie ten krem barierowy. Fajne substancje aktywne, to co nam zależy, ochrona naszej bariery, łagodzenie takiego podrażnienia, łagodzenie tego świądu, który może się pojawić, pieczenia, zaczerwienienia. Dobry, a nawet powiedziałabym bardzo dobry i niesamowicie skuteczny. No i właśnie też te ceramidy, które będą w tym kremie, które będą wpływały na odbudowę naszej skóry, odbudowę tej bariery lipidowej, na utrzymanie tej skóry w bardzo dobrym stanie. Także widzicie, dzisiaj poleciłam Wam 5 moich sprawdzonych produktów. Mamy krem z półki dermokosmetyków, mamy krem z półki substancji naturalnych, składników naturalnych, produktów bardziej naturalnych, wegańskich. Mamy coś z tej półki, powiedziałabym, nieco bardziej profesjonalnej, czyli mamy serum od Bielenda Professional i mamy dwa produkty w tym etapie oczyszczania, czyli emulsję, która będzie zmywać nasz makijaż, wykonywać nam ten demakijaż, oczyszczać skórę i mleczny tonik, który również będzie o tą skórę dbał po oczyszczeniu. Mam nadzieję, że któryś z tych produktów Wam się spodoba i trafi na listę tych kosmetyków z ceramidami, które powinny pojawić się u Was w pielęgnacji, szczególnie jesienno-zimowej. Mówię o tym teraz, bo wiem, że część z Was już się do tych pielęgnacji przygotowuje, a część z Was już szykuje sobie listę kosmetyków lub też te plany pielęgnacyjne, które za chwilę będziecie wdrażać, więc pomyślcie szczególnie o tych ceramidach. Ceramidy są nam niezbędne. One muszą być w naszej pielęgnacji, szczególnie jeśli jesteście osobami po 40, gdzie produkcja ceramidów bardzo, bardzo spada i nasza skóra no po prostu ich potrzebuje. Dajcie też koniecznie znać w komentarzach, czy któryś z tych kosmetyków już znacie, albo może macie jakiś swój ulubiony preparat z ceramidami, który chcielibyście polecić innym, który u Was bardzo dobrze się sprawdza. Czekam na Wasze komentarze, przypominam o linkach do produktów, o których dzisiaj rozmawiałam. Znajdziecie wszystkie informacje w opisie. Zapraszam Was bardzo serdecznie do oglądania kolejnych filmików. Trzymajcie się ciepło, do zobaczenia. Pa!